Porażka, klapa, nie wypał. Wszystko wskazuje na to, że jeden ze sztandarowych programów Prawa i Sprawiedliwości, czyli program Mieszkanie Plus, właśnie dokonał swojego politycznego żywota. Wszystko zaczęło się od samego prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który już w zeszłym roku na spotkaniu ze swoimi sympatykami i wyborcami w Oleśnicy stwierdził, że program Mieszkanie Plus nie działa tak, jak działać powinien i że w ramach tego programu PiS, rząd buduje mniej mieszkań niż pierwotnie zakładano. I to jest tak, że przyznaję to przez nikogo nie pytany, przez nikogo nie przyciskany, że nie wszystko się nam udało. Myśmy na przykład w ramach polityki społecznej zapowiadali też przełom w polityce mieszkaniowej. To była ta krytyka, która pojawiła się w Oleśnicy. Potem Jarosław Kaczyński nadal krytykował Mieszkanie Plus w Ostródzie i w Olsztynie. Stwierdził dobitnie, że program się nie powiódł i że w zasadzie, jeżeli chodzi o Mieszkanie Plus, to wszystko trzeba będzie zaczynać od początku. Ze słowami Jarosława Kaczyńskiego zgodziła się Najwyższa Izba Kontroli, bo kontrolerzy NIK-u zbadali efekty programu Mieszkanie Plus i doszli do wniosku, że efektów po prostu nie ma i że ten program wcale nie ulżył w bolączkach mieszkaniowych lokalnych społeczności. Stąd formalna decyzja była tylko kwestią czasu, ale i tak trzeba było czekać do wiosny 2023 roku, kiedy to minister rozwoju i technologii Waldemar Buda oficjalnie ogłosił, że program Mieszkanie Plus zostanie zamknięty. A oczywiście te osoby, które teraz wynajmują lokale oddane już do użytku, będą miały możliwość ich wykupienia po preferencyjnych cenach. To będzie albo wykup od razu całości z dopłatą państwa, albo też rozłożenie tejże kwoty na raty na okres 20, a może nawet 25 lat. Przypomnijmy, na czym polegał program Mieszkanie Plus. Ruszył w 2016 roku i jesteśmy skazani na sukces, mówiła wówczas premier Beata Szydło. Także kolejny szef rządu, Mateusz Morawiecki, w 2018 roku obiecywał, że wkrótce w budowie będzie 100 tysięcy mieszkań. To oczywiście miały być mieszkania z tanim czynszem na wynajem, lokowane przede wszystkim w małych i dużych miejscowościach, blisko infrastruktury, czyli żłobków, przedszkoli, szkół, sklepów, placówek medycznych. Ostatecznie udało się oddać około 20 tysięcy mieszkań, między innymi w Wałbrzychu, Jarocinie, Białej Podlaskiej czy Kępnie. Natomiast około 30 tysięcy jest jeszcze w budowie i będą oddawane w ciągu kolejnych kilku lat. Czymś, co Prawo i Sprawiedliwość chce zaproponować, a właściwie już zaproponowało swoim wyborcom, generalnie obywatelom, jest program Pierwsze Mieszkanie, które przewiduje kredyt 2% przez 10 lat, plus oczywiście marża banku wyliczana wzorem z ustawy, resztę natomiast ma dopłacić państwo. Ten kredyt będzie obowiązywał dla tych, którzy mają do 45 roku życia i będą chcieli kupić pierwsze mieszkanie. Jak mówiłam, program ma wystartować 1 lipca. Rząd szacuje, że jeszcze w tym roku skorzysta z tego rozwiązania około 20 tysięcy kredytobiorców, natomiast w kolejnych pełnych już latach tych, którzy będą mogli z tego kredytu niskoprocentowanego skorzystać, ma być nawet 40-50 tysięcy osób. Własne mieszkanie to też niezwykle ważny element programów ugrupowań opozycyjnych. Na przykład Platforma Obywatelska ustami swojego lidera Donalda Tuska zaproponowała kredyt 0%, który miałby przysługiwać osobom do 45 roku życia bez kryterium dochodowego, które chciałyby kupić swoje pierwsze mieszkanie. Koszt w ciągu 4 lat trwania kadencji to około 20 miliardów złotych takiego programu właśnie. Platforma Obywatelska chciałaby także pomagać samorządom w remontach pustostanów i lokali komunalnych. Przewiduje również dopłaty do najmu w wysokości 600 zł dla tych osób, które oczywiście własnego mieszkania nie posiadają. Polskie Stronnictwo Ludowe także proponuje niskooprocentowany kredyt 1,5% w ramach
ramach programu Własny Kont. No i gwarancja wkładu własnego, gwarancja ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego, ale także ludowcy chcą wspierać budownictwo komunalne. To także jest ważny element tego programu Własny Kont. Z kolei Lewica krytykuje dopłaty do kredytów, ponieważ twierdzi, że właśnie takie rozwiązanie podnosi ceny mieszkań i przede wszystkim beneficjentami tego typu rozwiązań i programów są deweloperzy. Dlatego Nowa Lewica proponuje, że będzie budować nawet 300 tysięcy mieszkań w trakcie kadencji. Będą to oczywiście mieszkania budowane przez rząd razem z samorządem, przeznaczone na długoterminowy wynajem z niskim, rzecz jasna, czynszem. Oczywiście także wspomożenie samorządów w remontach tych lokali komunalnych, które są teraz w gestii gmin czy innych podmiotów samorządowych. Także Polska 2050 proponuje wsparcie dla samorządów, jeżeli chodzi o budownictwo komunalne, ale także uproszczone przepisy inwestycyjne i ułatwienia w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje, żeby te inwestycje po prostu mogły wystartować pełną parą. Mieszkania to będzie z pewnością jeden z głównych tematów tegorocznej kampanii przed wyborami jesiennymi do parlamentu, ponieważ problem mieszkaniowy to jedna z głównych bolączek Polaków. Według badań w Polsce wciąż brakuje około 2 milionów mieszkań. Eurostat z kolei oblicza, że polskie mieszkania należą do najbardziej przeludnionych w Europie. W dodatku mieszkania są drogie w Polsce w stosunku do dochodów Polaków, a sytuację pogorszyła jeszcze inflacja oraz podwyżka stóp procentowych, ponieważ coraz mniej Polaków ma zdolność kredytową. Tymczasem własne mieszkanie jest dla większości Polaków największym marzeniem, ponieważ, na co zwracają uwagę socjologowie, jest to związane po prostu z poczuciem bezpieczeństwa.